Wydarzenia związane z festiwalem będą oscylować wokół osoby Fryderyka Chopina i ludzi, którzy pojawili się w jego życiu. I taką osobą niewątpliwie był Franciszek Liszt. Rok 2011 dedykowany jest właśnie Franciszkowi Liszt'owi z okazji 200. rocznicy jego urodzin. I ten węgierski pianista i kompozytor był także przyjacielem i biografem Fryderyka Chopina. Honoré de Balzac trafnie uchwycił antagonizm, który charakteryzuje obu tych twórców, mówiąc: nie osądzisz Liszta, nie usłyszawszy Chopina. Węgier to demon, Polak to anioł. I te słowa są mottem dzisiejszego wieczoru. Cały koncert dedykowany jest pamięci niestety zmarłego już wybitnego pianisty Aleksieja Sultanowa, który zmarł przedwcześnie w 2005 roku. Był laureatem najwyższej nagrody 13. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 1995. Franciszek Liszt, oprócz tego, że był twórcą gatunku takiego jak poemat symfoniczny, to on bardzo rozwinął fakturę i technikę pianistyczną. Można powiedzieć, że był to człowiek bardzo wszechstronny. Pianista, kompozytor, był także wspaniałym nauczycielem. Miał ponad 400 uczniów, wśród nich był m.in. Józef Wieniawski. Skomponował ponad 350 dzieł. Był autorem i współautorem 8 książek, w tym już wcześniej przeze mnie wspomnianej biografii Chopina. I zostawił także bogaty zbiór korespondencji i licznych parafraz utworów właśnie Fryderyka Chopina. I dzisiejsze Chopin Soiree zaczniemy nagraniem fortepianowej transkrypcji pieśni Fryderyka Chopina zatytułowanej Życzenie w wykonaniu 9-letniego Aleksieja Sultanowa.
duży wpływ na kształtowanie twórczości Franciszka Liszta, był włoski skrzypek i kompozytor Niccolò Paganini. W liście z dnia 8 maja 1831 roku do Piotra Wolfa, który był jednym z jego pierwszych uczniów, Franciszek Liszt pisał tak o Paganini. Cóż to za człowiek? Cóż to za skrzypek? Cóż to za artysta? Boże, ile cierpienia, ile męki, ile tortur na tych czterech strunach. Paganini z kolei zainspirował Natana Milsteina, jednego z największych skrzypków, do skomponowania Paganiniana. Jednak nie wiadomo, jaki repertuar wtedy został przez niego wykonany. Z Krakowa Liszt pojechał do Warszawy, gdzie wykonywał etiudy i mazurki Chopina i można powiedzieć, że dosłownie wszystko, co napełniało salę koncertową, zmieniało się w jeden... Inspiruje nowych kompozytorów. Jednym z nich był Mili Bałakirjew,
inicjator budowy pomnika Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. I właśnie w jego kompozycjach słychać wpływy obu tych muzyków. Bałakiriew jest także twórcą jednego z najtrudniejszych utworów, które powstały na fortepian. Jest to Fantazja Isla May, opus 18. Kompozycja, którą wykonywał m.in. Franciszek Liszt, a teraz usłyszą ją Państwo w wirtuozowskiej interpretacji Siergieja Sultanowa. Thank you.